Prawo i Sprawiedliwość po wyborach będzie opozycyjnym ugrupowaniem. Zbigniew Dolata mówi, że nowy rząd nie sprawi, że będzie lepiej, a ich dokonań z ostatnich 8 lat przez najbliższe 2 lata jeszcze ma bronić weto prezydenckie. 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to był naprawdę dobry czas dla Polski. My przeprowadziliśmy Polskę, szczególnie w tej drugiej kadencji, przez naprawdę ogromne zawirowania związane najpierw ze skutkami gospodarczymi pandemii, a potem ze skutkami wojny i tej wojny hybrydowej Putina przeciwko Polsce i wojny krwawej przeciwko Ukrainie. I ci, którzy wygrali wybory w sensie łącznego wyniku, czyli Platforma, Trzecia Droga i Lewica, dzisiaj już kilka dni po zwycięstwie wyborczym zaczynają się wycofywać z obietnic, które składali, nawet ze strony internetowej PSL-u zniknęły zapowiedzi dotyczące ZUS-u dobrowolnego, więc to wskazuje, że możemy oczekiwać niestety, że te osiągnięcia, które Prawo i Sprawiedliwość dzięki swoim sprawnym rządom Polakom zapewniło, że te osiągnięcia mogą być, czy może być podjęta próba ich rozmontowania. Ale my jesteśmy silną opozycją. Mamy 194 posłów, w związku z tym żadna ustawa, której nie podpisze pan prezydent, nie przejdzie, ponieważ my weto pana prezydenta podtrzymamy, także nasi wyborcy, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości mogą się czuć bezpieczni, że nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego, zabrania 13, 14 emerytury i tak dalej, wszystkiego tego, co Prawo i Sprawiedliwość Polakom zapewniło. PiS w opozycji będzie merytoryczny, zapowiada Zbigniew Dolata. Będziemy opozycją konstruktywną, będziemy opozycją, która jeśli będą dobre propozycje, to będziemy je popierać, a jeśli będą propozycje, które będą godziły w bezpieczeństwo naszego kraju, w bezpieczeństwo Polaków, to ekonomiczne, socjalne, to będziemy te próby właśnie takiego rozmontowywania dorobku Prawa i Sprawiedliwości będziemy blokować. No i mamy ku temu możliwości, no bo jesteśmy największym klubem opozycyjnym i mamy jeszcze do tego pana prezydenta, który będzie stał na straży konstytucji i na straży tych zapewnień programowych, które w 2015 roku i 2020 roku przedstawiał Polakom i które zostały poparte w 2020 roku przez ponad 10 milionów wyborców. Przed nowym rządem trudne zadanie, twierdzi poseł PiS-u, bo trudno połączyć różne programy, jakie posiadają partie mające utworzyć nową większość w Sejmie. No będzie naprawdę karkołomne zadanie, ale ja powiem szczerze, że nie ciesząc się z tego, oczywiście uważam, że Platforma, Trzecia Droga i Lewica utworzą rząd. Już jest wskazany kandydat na premiera, czyli Donald Tusk. Prawdopodobnie Polacy jednak przez 8 lat naszych rządów zapomnieli o rządach Tuska. No i będą mieli powtórkę z rozrywki, ale ten rząd powstanie. Jestem ciekaw właśnie, jaki będzie program tego rządu, bo tam te poszczególne formacje, które w skład tego rządu wchodzą, a to jest kilkanaście partii, przecież 3 komitety, ale kilkanaście partii, to jest prawdziwa kakofonia dźwięków, kakofonia propozycji programowych. Co oni z tego utworzą, trudno mi powiedzieć, ale będziemy się temu przyglądać. W okręgu wyborczym numer 37 poza posłem Dolatą PiS reprezentowało troje innych kandydatów z naszego powiatu. Robert Gaweł, Monika Twardowska i Łukasz Grabowski.